Szok i już to robią z jedzeniem w Polsce. Szokująca wizja przepowiednia jasnowidza Jackowskiego, a także fakty. E, dzisiaj przedstawiam wizję przepowiednia jasnowidza Jackowskiego dotyczącą żywności Polski e, najbliższych miesięcy. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu zrobimy sobie też analizę tej wizji przepowiedni. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat szokujących słów jasnowicja No Jest to wizja przepowiednia, połączona tak naprawdę z faktami, które mają miejsce. Jasnowidz Jackowski cały czas mówi, że już wkrótce może dojść do wybuchu wojny, chociaż Polska fizycznie nie ma ucierpieć, ale Polska może być zaangażowana czynnie w wojnę Ukraina kontra Rosja. Oczywiście ja potępiam to, co robi Rosja. Ukraina powinna być niezależna, niepodległa. Natomiast, no jakby Jasne Zackowski mówi, że polskie wojsko zostanie wysłane na teren Ukrainy, będzie tam uczestniczyć w tej wojnie. To nawet nie chodzi o to, żeby uczestniczyło na pierwszej linii frontu, ale na przykład do obsługi sprzętu wojskowego. No tak, człowiek, tak, no pojedzie na tą wojnę. No to jest wojna, tak? No tutaj to, to każdy może zginąć, tak? Możesz iść sobie ulicą i nagle ci po prostu rakieta na łeb spadnie, tak? Więc no to to jest oczywista sprawa, eee, więc to, to nie jest powiedziane, że pojadą na, na, na Ukrainę żołnierze z Polski, no to nic im się nie stanie, bo będą tylko obsługiwać sprzęt. Każdy, kto przebywa na terenie Ukrainy musi się liczyć z tym, że może zginąć, no bo to jest wojna, tak? Nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. Natomiast takie jeszcze decyzje nie zapadły oficjalnie, ale Jasnowid Jackowski wspomniał też o pewnej sytuacji dotyczącej Żywności, że pewna para kontaktowała się z Jasnowidzem Jackowskim. Ta para, to jest małżeństwo, on jeździ jako kierowca tira. tak, Chociaż wiem, że się ludzie obrażają kierowcy, że to jest naczepa, ciągnik z naczepą, tak czy jakoś tak to się mówi, że tir to jest chyba po prostu inne określenie. No mniejsza z tym, ale ja mówię obrazowo, że kierowca tira i kobieta, która też była kierowcą. Samolotu, tak, tutaj e, takiego tira. I oni mówili, że od lat praktycznie jeżdżą tirem, tak, e, są takim małżeństwem, akurat, no bo z reguły rzadko po prostu kobiety jeżdżą jako kierowcy, ty są kierowcami tira. E, chociaż ja nie, nie dyskryminuję, no każdy może jeździć, tak. Chociaż jest taka YouTuberka, podejrzewam, Iwona Blecharczyk, tak ona się nazywa, czy jakoś tak, na YouTubie, która pokazuje właśnie. Pracę kierowcy czy kierowczyni Tira, chyba teraz po prostu jeździ po Kanadzie, tak? Tam pracuje. Natomiast oni właśnie powiedzieli jasnowidz, Jasnowidzowi Jackowskiemu, że tak jak jeździli po praktycznie cały czas, no wiadomo, jako kierowcy to jeżdżą do różnych magazynów, to mówi, że teraz mają miejsce potężne praktycznie zapasy, jeśli chodzi o zapasy żywności. Także te magazyny są praktycznie tutaj pełne, tak? Są duże zapasy, jeśli chodzi o magazyny żywności. I to nie w takim kontekście, no jak. Dużo jest zapasów, jeśli chodzi o magazyny, to dobrze, bo te zapasy zaraz trafią na rynek. Tak? Tu są zapasy w sensie, że jako zabezpieczenie tak, jakby rządy poszczególnych państw przygotowały się, tak jakby przygotowały się na wypadek tego, że może dojść do konfliktu, do wybuchu wojny i że są tam po prostu pewne rezerwy. Oczywiście, no ktoś powie, no ale to tam rząd ma swoje po prostu tak rezerwy, e, chyba w Polsce to jest nawet agencja rezerw materiałowych, jakoś tak się nazywa ta instytucja, natomiast e, no być może tu jest jakieś polecenie jeśli chodzi o władzę, że na przykład dane, dane po prostu tej centra logistyczne czy magazyny mają na przykład, nie wiem, 10% tam ma być rezerwy, bo władze od tego wymagają, albo na przykład władze wykupiły taki po prostu rezerwę, tak? No bo też trzeba mieć odpowiednie warunki, żeby to wszystko przetrzymywać, dzisiaj składować. Być może taka dyspozycja zapadła, tak? No ja bym też powiedział w ten sposób, nie wierzyłbym w takie przewidywanie polskiego rządu, tylko bardziej by to była kwestia pewnie, że Unia Europejska na nas by na to nałożyła. Byłoby to powiedziane nieoficjalnie, czy po prostu byłaby to tajemnica, klauzula tajemnicy, żeby rząd do tego się dostosował i takie porobił na przykład, nie wiem, zapasy w centrach logistycznych, w większych województwach w Polsce, ale to też jest sytuacja, która dotyczy innych krajów, tak, no bo ta para jeździ tym tirem nie tylko po Polsce. No i mówią, że wcześniej się z takim czymś nie spotkały, spotkali, tak. Oczywiście, no jak się pójdzie do takiego tam dyrektora czy prezesa takiej firmy, to oni powiedzą: No, zapasy, jak zapasy, zaraz to po prostu zejdzie, i tak dalej. Natomiast ci właśnie kierowcy to zauważyli, tak? Ta, po prostu to małżeństwo tych kierowców, że wcześniej coś takiego nie miało miejsca i te zapasy wcale nie topnieją, one wcale nie schodzą. I tutaj mówią właśnie, czy, czy to nie jest przygotowanie się, tak jakby zaraz miała wybuchnąć wojna, te magazyny po prostu nie są przygotowane na wszelki wypadek, na sytuację tutaj awaryjną. No, mi jest ciężko powiedzieć, ja to analizuję, przedstawiam też to, co mówi Jasnowidz z natomiast niewątpliwie jest to dziwna sprawa, aczkolwiek ja powiem w ten sposób, jeżeli ktoś bym pytał się mnie, to na przykład ja, ja nie wiem, czy tak jest, tak, czy rzeczywiście jest to przygotowane przez państwo na wypadek, gdyby doszło do wybuchu wojny, ale rzeczywiście tutaj co jakiś czas można zobaczyć, że pewnych towarów po prostu brakuje okresowo, jakby sezonowo. I to, to takie to towary po prostu, które wcześniej zawsze były, już pomijam kwestię po prostu, że niektóre towary są sezonowe, tak, na przykład owoce, czy warzywa, na przykład jakieś nowaliki, tak, ale na przykład pewne takie produkty jak chemia, tak? Oczywiście może być większe, mniejsze zapotrzebowanie, no ale wydaje mi się, że producenci oni sobie obliczają po prostu, ile tam schodzi tej, tej chemicz, jakichś produktów, i też mają na tym zysk, tak? Być może rzeczywiście te braki były spowodowane tym, że były jakieś specjalne zakupy, zasysało po prostu tutaj tak, to z rynku po to, żeby da na magazyny, po to, żeby po prostu stanowić swego rodzaju rezerwę. Kto taką rezerwę przygotuje, na jakich zasadach po prostu, jakie są cele, to ciężko z nim powiedzieć, tak? Bo żadnych po prostu komunikatów tutaj ze strony Państwa polskiego czy rządzących nie ma. Chociaż no, to też zawsze no, państwo polskie, no mówimy tu o rządzie prawa sprawiedliwości, chociaż no państwo polskie to jesteśmy my wszyscy nie wszyscy głosowali na pizna, no, ale jakby w skrócie mówimy tak, no, ja nie decyduję, nie decyduję o rezerwach e, żywnościowych, więc by, być może po prostu takie zapadły e, tutaj tak decyzje, jeśli chodzi o Unię Europejską, żeby podjąć takie zapasy żywności, takie rezerwy, no i być może takie rezerwy właśnie są tworzone. I ci kierowcy to e, z, zauważyli, tak? To po prostu widzą te, te, te rezerwy. Oczywiście no, to też nie są wszystkie produkty, tak? To są pewne, pewne partie po prostu produktów. Tak, no bo no, to, to, to nie są produkty jakby wszystkie, tak, jeśli chodzi o, o rynek, no ale na pewno tutaj są kwestie jakieś spożywcze czy po prostu jakieś chemiczne, tak? No i ci kierowcy właśnie to powiedzieli. Oni mówili w ten sposób: nigdy wcześniej nie widzieli takich zapasów, a dużo jeżdżą i wiele magazynów widzieli. Nigdy wcześniej nie widzieli takich zapasów, a dużo jeżdżą i wiele magazynów, magazynów widzieli. No, mi się to też kojarzy praktycznie z tym, co mówił Jasnowic Jaskowski, jego wizja przepowiednia, że jeśli chodzi o Polskę, Pol na Polskę go polską gospodarkę, to będą okresowe braki poszczególnych produktów, e, że pewnego produktu nagle będzie dużo, potem będzie go mało. Potem znowu będzie po prostu go dużo, nagle po prostu będzie go mało. Tak. No więc kto wie, tak, czy czasem po prostu to nie jest za, yy, tak, za, no bo pamiętajmy, no zobaczmy sobie, mamy producenta na przykład jakiegoś produktu, jakiejś chemii X, tak, czy tam YZ, załóżmy jakiegoś produktu, tak, no to państwo do niego się zwraca, że chce po prostu tego produktu kupić tyle i tyle, czy jakieś na przykład instytucje państwowe, tak, żeby stanowić rezerwę, no ale on powie, no nie, ja nie mogę tyle wam sprzedać, bo przecież ja też muszę zapewnić tutaj dostawy, jeśli chodzi o zwykłych kierowców, yy, klientów, tak, to tak samo pamiętam zawsze było to w tych sklepach, czy super że limit cukru 10 kilo na osobę. Tak? To jeszcze przed tym kryzysem, tym, znaczy tymi podwyżkami cukru w tamtym roku, to już kilka lat temu, tak? jeszcze 2-3 lata temu, 4 lata temu, limit cukru 10 kilo. No tak, jakby to kilka lat temu, nie wiadomo ile ludzi tam brali tego cukru, no, ale oni pewnie myśleli, żeby nie przechodzili po prostu klienci handel, tak, żeby po prostu hurty nie kupowali. Ktoś ma, nie wiem, jakiś sklepik osiedlowy i sobie idzie do, do, do marketu czy do dyskontu, kupuje tam 50 kilo cukru, a potem to sprzedaje u siebie. Może w ten sposób myśleli. No, ale ja taki nie widziałem, tak? Jak mieszkam w Poznaniu, nie widziałem, żeby tam nagle podjechali, ktoś podjeżdżał po prostu i z jakiegoś dyskontu czy z marketu brania 100 kg cukru, tak? Natomiast wtedy były takie właśnie kartki, że limit cukru 10 kg. Chyba teraz już takich informacji nie ma, nie ma po prostu, nie pamiętam dawno takiej sytuacji. Natomiast rzeczywiście takie były sytuacje tak, no bo chcieli uniknąć tej sytuacji, żeby ktoś nie przyjechał po prostu hur, tak? I wykupili praktycznie tej cukier, żeby ten produkt był też dla klienta detali Tutaj może być podobna sytuacja, że te chwilowe przerwy, praktycznie w dostawie pewnych produktów, nawet muszę wam powiedzieć, że pewna sieć handlowa w Polsce, dyskąt, było takie oburzenie klientów, że oni wywiesili karteczkę, że z przyczyn chyba technicznych były braki, jeśli chodzi o pewne produkty. Czyli jednak musiało być sporo oburzenie tutaj klientów, bo klient przychodził jednego dnia, drugiego dnia, za tydzień, za dwa tygodnie i dalej po prostu tego produktu nie było. To chyba to była chemia, tak? Jakiś produkt z chemii i był oburzony. I, on, I nawet już tutaj ten dyskont po prostu wystawił taką kartkę, że to jakby nie on jest zależne od nich, tylko od producenta. Oczywiście to nie oznacza, że nagle wszystkiego zabraknie w sklepach, no bo jednak ten towar na razie jest, jest w sklepach, tak, ale to różnie może wyglądać, tak? Różnie po prostu to może wszystko wyglądać. No właśnie, jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, na temat właśnie tej wizji przepowiedni, a też stanu faktycznego, tak, jeśli chodzi o tych kierowców. Tak? czy rzeczywiście to może zapowiadać, że tworzone są pewne rezerwy, no, zobaczmy sobie, że ostatnio pojawiła się informacja rząd Prawa spadliwości odpowiedni Ministrowie, że będzie przegląd schronów w Polsce, tak, nie wiem, czy mają też po prostu być budowane jakieś, że nowe schrony nie mają powstawać, ale mają być one doposażane, tak, i tam jakieś gigantyczne pieniądze mają być po prostu, no, bo wiadomo, że one tam są mchem porośnięte, tak, zakurzone i trzeba po prostu je ododświeżyć, od, 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 od odnowić, no, ale wiemy, tak, no, jest wojna koło nas, tak, Ukraina kontra Rosja, graniczymy z obwodem kaliningradzkim, widzieliśmy się co się dzieje jeśli chodzi o Białoruś na granicy dwa lata temu, no to jest cały czas po prostu to ryzyko. tak? To wszystko na dzisiaj, pozdrawiam, stawcie suba, trzymajcie się.